Muzeum Pienińskie w Szlachtowej zaprasza do poznania dwóch grup etnograficznych osiadłych u podnóża Pienin. Są to górale pienińscy i rusini szlachtowscy, którzy zamieszkiwali te tereny do 1950 roku. Dwie, te dwie grupy etnograficzne miały wspólne, wspólną gospodarkę pasterską, rolnictwo, strój ludowy, który niewiele się różnił, a różniły się głównie gwarą i zajęciami. Na przykład u Rusinów szlachtowskich było to druciarstwo, a u górali pienińskich flisactwo. Jeśli chodzi o budownictwo, również było podobne. Chałupy góralskie, czy tzw. chyże Rusinów, były budowane z przepołowionych pni świerkowych tzw. płazów, które były odwracane płaską stroną do wnętrza domu. Takie chaty były zazwyczaj podzielone na dwie izby: izbę białą i izbę czarną, przedzielone sienią. Z tym, że Rusini zazwyczaj mieli tylko jedną izbę z sienią, w której czasami również była wyodrębniona komora. Tutaj właśnie widzimy wnętrze chaty góralskiej czy rusińskiej. Jest to wyposażenie zarówno z izby, część wyposażenia z izby białej, część wyposażenia z izby czarnej. Izba czarna była to kuchnia, w której najważniejszym miejscem był tak zwany święty kącik, czyli miejsce, w którym stał stół, ława, tak zwany ślupanek pod ścianą. Nad ławą wisiała ozdobna półka, tak zwany ram. Po przekątnej najważniejszym sprzętem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, był piec. Oczywiście na piecu gotowano, były też specjalne piekarniki, w których pieczono chleb. W takiej izbie oczywiście znajdowała się też tak zwana półka nagroty, czyli na naczynia, różnego rodzaju naczynia, oczywiście w głównej mierze gliniane. Izba w takiej chałupie góralskiej pełniła zarówno rolę sypialni czy salonu. Stąd też oczywiście znajdowało się w niej łóżko. Bezpośrednio nad łóżkiem wisiała żertka, na której wieszano ubrania. Jeśli chodzi o domy góralskie, to w latach 40. XIX wieku górale zaczęli wynajmować te białe izby. Białe izby, które na co dzień były raczej rzadziej używane, były otwierane z okazji jakichś świąt rodzinnych typu wesela czy chrzciny. Natomiast w momencie, gdy Szczawnica stawała się bardzo znanym i modnym kurortem, uzdrowiskiem, zaczęto je wynajmować gościom kąpielowym, jak to się wówczas nazywało, czyli dzisiejszym kuracjuszom. Każdy kto chciał wynajmować białą izbę, musiał unowocześnić swój dom, przede wszystkim wypuścić komin poza dach i wstawić drewnianą podłogę. I z tym związana jest taka ciekawostka sztabnicka, czyli tak zwane tablice szalajowskie czy godła szalajowskie. Nadawanie takiego godła było wielką uroczystością dla wsi. W początkowym okresie szalaj podobno osobiście uczestniczył w nadawaniu takiego godła. Pierwsze godła malował sam szalaj. W późniejszym czasie te tablice nabrały troszeczkę innego znaczenia, ponieważ wiele rodów góralskich w Szczawnicy nosi to samo nazwisko. Część z tych tablic stała się częścią tak zwanych przydomków. Możemy mieć na przykład węglarza spod lisa, spod wilka, spod aniołka. Przydomki te funkcjonują również dziś. Kilka lat temu nasza gmina uzyskała fundusze na renowację starych tablic bądź rekonstrukcję tych, które nie przetrwały do naszych czasów. Jeśli chodzi o strój górali pienińskich. Góralka ma na sobie spódnicę w biało-czerwone pasy, tak zwaną kanafaskę. Kanafaski zostały wyparte po I wojnie światowej przez tak zwane tybetki czyli spódnice w taki kwiatowy wzór natomiast rusinki nosiły tak zwane farbanice czyli spódnice w kolorze granatowym zwane też tłocenicami zarówno rusinki jak i góralki nosiły początkowo tak zwane gorsety angliowe, czyli gorsety sukienne gorsety w kolorze czerwonym bądź ciemnozielonym Gorsety były haftowane i zapinane na guziki. Charakterystyczną częścią stroju kobiecego było nakrycie głowy. Na manekinach mamy charakterystyczne chusty, a pod chustami trzepce. Trzepce nosiły tylko mężatki. Kobieta po wyjściu za mąż musiała zakładać na głowę czepiec, Natomiast na na czepiec, chustę. Rusinki miały czepce zazwyczaj z takim zębem charakterystycznym zachodzącym na czoło, natomiast góralki bardzo często również czepce robione na szydełku. Ozdobą stroju kobiecego były również prawdziwe korale. Im więcej sznurów korali posiadała kobieta, znaczyło to, że pochodzi z zamożniejszej rodziny. Jeśli chodzi o strój męski, to charakterystyczną częścią stroju męskiego jest błękitna kamizelka. Kamizelka, która z biegiem czasu była coraz bardziej bogato zdobiona haftami. Charakterystycznym też częścią garderoby górala pienińskiego były portki. Portki z sukna owczego z jednym przyporem i z dwoma przyporkami przy nogawkach, też z biegiem czasu coraz bardziej bogato zdobione haftami. Na ramiona góral zarzucał cuchę, czyli taką krótką kurtkę. Rusini też nosili tego typu rzeczy. Natomiast wcześniej noszono tak zwane sukmany, czyli dłuższe płaszcze, które były zdobione aplikacjami. Strój góralski, m.in. strój góralski, jak i inne rzeczy, przechowywano w skrzyni wiannej, czyli w skrzyni, którą dostawała kobieta wychodząc za mąż. W niej do nowego domu... Przynosiła wszystko, co było jej potrzebne. Taka skrzynia pełniła później rolę szafy. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o życiu górali pienińskich i Rusinów Szlachtowskich, zapraszamy do naszego Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej.